Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Nagrałem sobie mecza z myślą o to, że go wrzucę i będzie fajny, ale niestety, kurde, znowu trafiłem na Bundesligę i znowu przegrałem 3-0 i się tak wkurzyłem, że powiedziałem, usuwam to nagranie ponownie, chyba drugi raz w tej siódmej lidze mi się to zdarzyło i jak widzicie, chyba siódma liga mi nie sprzyja. Zobaczymy, jak dalej będziemy ciągnęli tą siódmą ligę. Jeżeli przynajmniej zostaniemy w tej siódmej lidze, to ja będę zadowolony. Mamy ile meczy jeszcze? Trzy. Trzy ostatnie mecze. To te trzy ostatnie mecze zależą od tego, czy w ogóle zostanę w siódmej lidze, czy dojdę do tej szóstej, czy po prostu spadnę do ligi ósmej. No, wszystko jest możliwe. Dobra, zaczynamy. Po tym ostatnim meczu po prostu no musiałem się chwilę uspokoić. Napiję się jeszcze dodatkowo. No i tak im daję te boosty, ale i tak gówno robią. No wpuściłem Lewandowskiego, ale i tak gówno robił ponownie. Widzę, że tu ma jakieś składy. Zaraz zobaczymy, co on tutaj ma w ogóle. O, francuski team. O kurde. No widać trochę tutaj Passagen. No widać tutaj trochę z ligi pierwszej. Kurde. Mahamesa Rodriguez'a w Imotmie. A ja mam Mahamesa Rodriguez'a zwykłego, ale w Realu Madryt. Dobra, może chociaż z tym teamem wygramy. Tymi słowami przywitał państwa oczywiście Dariusz Szpakowski. O, dobre zgranie. Gündogan, Schmelzer. A co w ogóle Schmelzer robił na ofensywie? A i Royce oczywiście już musiał podać do Dawidka. A, do dupy trochę. O i już tutaj chyba chcą nas najeżdżać. O kurde, uważać, uważać! Pudło, kurde. O ten przynajmniej dobrze, że pudłował. I pudłuje dalej. Zobaczymy, jak z nimi będziemy sobie radzić. Jak ich przynajmniej rozgromimy, to mamy 3 punkty i pewność, że zostaniemy w tej siódmej lidze. Rodriguez. Dobra. Walczcie o tą piłkę, no. Po to ją macie chyba, nie? Dobra, Royce. Jedziesz. Dobrze. Uważaj na Dawidka. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Ło! O kurde, ale fajnie to przyjął, ale niestety jego bramkarz to wychwycił, aż chcę to zobaczyć wręcz, czekajcie. Bo to fajnie Royce dośrodkował. A samobój by był, o kurde. To w sumie dobrze, że to obronił. Bo by było tragicznie. A, Hummels tu za bardzo się nie wykazał. Lol, co to? Dobra, sam? Boże, spudłował! Co ty robisz? Nie no... Drugi Herman normalnie. Dobra, Miller! Jedziesz! Jedziesz! Oj, pudło! Kurde, Miller! Ty chyba jeszcze się nie obudziłeś. Dalej chcesz mnie chyba wkurzyć. Wydawało się, że będzie gol, ale jednak minimalnie... Oj, GC, kurde, się musiał połamać. No biegnij po tą piłkę. Nie. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie w ogóle. No kurde, Gecuś. Co robisz? Dałem ci dużo obrony. Z myślą o to, że może coś będziesz też robił defensywnie. Dobra, Gecuś. I chuj. Dobra. Taka robota. Że kto? O nie, James wychwycił tą piłkę. Nie wierzę. I spalony. Na szczęście. Bo już by było tragicznie dla nas. Dobra, weź ty to wykop, Hummels. O jak mocno, ale fajnie. Ale niestety Miller to musiał z główeczki. Dobra, uważać, uważać. Trzech Brazylijczyków chyba ma. Z tego co mi wiadomo przynajmniej. Dobrze, no ale nie. Dlaczego ty to tak podajecie, no? Dobra, Miller. No i Gündogan też musiał stracić piłkę od Dawidka. Ciężko pracuje dla swojego zespołu. Oj, uważać, uważać, obrona.
Obrona na ich gówno. O, dobrze lam. O, Boateng. O kurde, bierzcie tam piłkę. No ty turniu! Dlaczego ty to... A, szkoda słów na ciebie, Boateng. O, sam, dobrze. Coś tu podziałał. Oj, dobra. No, wykop to, dobrze. Masz szczęście, żeś to wykopał. Tak jak ci kazałem w sumie. O! Blokada. Lama, podaj, dobrze. I spalony znowu. No, ten sędzia też chyba jakiś trochę podpalony, że on tak często gwizdże. O, jak... O, na fulla dał i podał mi w sumie. Dobra, podaj to. O, bardzo dobrze. Dobra, Gündogan, weź ty ich okiwaj trochę. I jedziesz z dośrodkowaniem. Dobra, jedziemy. O, Götze, ale by był gol, ale niestety pudło. I co jest? No i kurde, faulował mnie. Dobrze mu tak. Ale Götze, no dlaczego ty chybiłeś? No Millera mi faulował. Kurde, Żyd rąbany. No i kurde, niedobrze teraz jest. Bo Götze zmarnował szansę, a Gündogan to fajnie dośrodkował, żeby kurde miał ułatwienie. Schmelzer, podaj do Royce'a. Do Götze'ego podał, dziwne. Dobra, Götze, jeszcze raz. Znaczy teraz on właściwie. Oj, dobra. O, ładnie. No i sam. Ja nie mogę, czemu ty tego nie przerwałeś wykopu? Kurde. A, i mnie wyglebił. W sumie powinien być gwizdek od sędziego i faul. Ale dobra. O, dobra, Royce. No fajnie, że ty tu pracujesz. Weź go wyprzeć, jakbyś był dobry. A, i nie wyprzedził. Dobra, do dupy. Rodriguez. Kurde, bierzcie tą piłkę, co wy robicie? No i dobra, teraz się chcą z nami bawić chyba. Dobra pozycja do oddania strzału. Kurde, nie puść tego, dobrze Neuer zareagował. Dobra, o, podał mi, dzięki. Weź to szybko złap. Kurde, ale dobrze i tak jest. No podejdźcie do mnie, bo chcę wam piłkę podać, ale no, nikt nie podszedł. Ja nie mogę, co za ciulasy. Dobra. Hummels jakoś dziwnie krzywo podał. Dobra, Royce. Royce, dośrodkujesz. Mamy centrę. No jest! Wróciła nadzieja niemiecka. Kurde, wróciła. Po 40 minutach meczowych wróciła. Pięknie, kurde no. Dobrze, dałem mu główeczki plus 10 i to chyba zadziałało w sumie. Dobra, Miller, o! O kurde! I jedziesz z daleka. A, ale Thiago Silva obronił. Ale dobrze, to już jest jakiś dobry początek. O, może cross. A. I jeszcze raz. O kurde, trzy razy. I trzy razy nieudane. Ale fajnie. Chyba Niemcy się znowu obudzili po tych dwóch przegranych meczach. Choć trzeba i tak uważać, bo mogą nam strzelić. Uff, pudło. No uratował, ale nie wiem na jak długo. I uważać. Dobrze, od Cavaniego obronił Neuer. I widzę, że Neuer też się już obudził. Teraz może będziemy mieli szansę. No na pewno nie David Luiz. No na pewno nie. Dobra. Cieszę się, że Miller zaczął strzelać. I tutaj pokładam w niego dalszym ciągu nadzieję, że więcej goli nam nastrzela w tym meczu. Dobrze, Boateng. Cross. Kurde, crossowi już zabrał. Ale tu chcą szybko nadrobić tą stratę. Dobrze, Schmelzer. Ledwie, ale dobrze. Dobra, uważać. Gündogan. Miller. No i Millerowi już zabrano. Szybciutko. No i 1-0. Dobrze jest. Całkiem dobrze. Miller. No, zobaczymy teraz drugiego gola. Asystował kto? Chyba Gündogan albo Royce. Nie pamiętam już. Dobra. Że wytypowanie zwycięzcy w tym meczu pozostaje ciągle jeszcze wątpliwe. Coś wymienić, coś wymienić. Dałbym szczura. Znowu Royce się opieprza.
niech wbije szczur. Okej, dobra. I to jest na razie ode mnie wszystko, jeżeli chodzi o to. Bo chcę mieć pewność, że szczur mi da szczęście znowu, bo raz mi dał. I powiem wam szczerze, to się sprawdziło. Jeżeli teraz znowu coś szczur zaskoczy, to możemy to wygrać. Dobra, szczur chodzi. Co robisz? Chyba też zapomniał o zmianie. Coś tak mi się wydaje i też chcę sobie... A damy mu szansę na zmianę. Wygrywamy mecz jednym golem. Jeżeli utrzymamy ten wynik, to mamy 3 punkty i unikamy linii spadkowej do ligi 8. Co za frajer wpuścił Getzego. I ciekawe, co mu to da. Ciekawe jestem, co mu to da. Dobra. I tak uważam, że jego skład jest przegrany. Co z tego, że ma 4 imotmów. Ale to nic jeszcze nie znaczy. Dobra. O, Miller, ale tutaj zasunął fajnego ofensywnego playsa. I teraz szansa na gola. Ło, ale jego bramkarz się tak zgiął. Niczym taka struna podstawowa. Ło, Hummels, ale by był gol od obrońcy, ale niestety nie wyszło. I dla nas piłeczka z szansą na drugiego gola. Jeżeli nam się uda, dobra, szczur. No weź, niech ktoś tam podbiegnie. Dobra, podaj mu to, dobra. Idealnie. Sam. Jebut. O, i gówienko. Teraz uważać. Dobra, GC. Idealnie. Ale no, sam. No nie musiałeś tego marnować. Dobra, GC, podał. Jeb. Gindogan. O, dobrze ich tutaj wychwycił. O, Gindogan! O kurde. Te i Rożnego jeszcze mamy. Fajnie, Miller. No, zaczyna walczyć. Chyba wiece teraz, o co walczyć. Ale dobra, Rożny nie wyszedł nam. O, i uważać, bo teraz może pójść sam na sam. A wolałbym tego nie patrzeć. Kurde, no. Really? Łap to, dobrze. Idealnie, Miller. Boże, Neuer. Ale mi się nazwiska pomyliły teraz. Z tego wszystkiego. No tak mecz się fajnie rozwija. Byleby tylko wygrać to teraz. Dobra, Miller. No i już stracił piłkę. Thiago Silva musiał mu zabrać. Ale Kroos, co ty robisz? Dwóch naraz faulujesz. Człowieku, weź się trochę opanuj, bo to było widoczne, że faulował. Dobrze, Neuer jak się, kurde, zwinął w żółwia i obronił to bez problemu. Ale obudził się, no w tamtym meczu to nic nie bronił, totalnie nic. Dobra, uważać. Przywilej korzyści. Miller, no co za mózg. Dobra. On, kurde, co on robi? Kuźwa! Przecież teraz jest okazja na gola! No jedziesz! Kurde, no! Byłaby okazja i 2 do 0 by było. A tak to nie mamy. Ale walczymy dalej. Bo to nie znaczy, że to już jest koniec dla nas. Bo jeszcze możemy to wygrać. Kurde! Dobrze, Hummels. Pięknie. Obrona. No i Lam, kurde! Naucz się podawać. Kurde, teraz jego Getze chce strzelić. Ale, no, jego... A właściwie nasz Neuer... wyłapuje tą piłkę. Dobrze, Kroos. I dupa. Ten teraz jakieś, kurde, odwala podania z góry. Z kosmosu. Dobrze. Lam podał do Sama. A Sam oczywiście stracił tą piłkę, ale ją odzyskał szybko. I znowu ją stracił. I znowu ją odzyskał. Znowu ją... O kurde. Fuck! I kurde, doremisował. No nie! Co za fart! Kurde, pobudka, Neuer! Nie, no nie, nie wkurzajcie mnie już. Kurde! Grajcie coś teraz, dobra, sam biegniesz bezpośrednio. Nie obchodzi mnie to. Jedziesz, kurde, wychiwaj ich tutaj. O, kurde, blisko. Niebezpiecznie blisko. O, i dobra. Poszło. No i uważaj, bo teraz mogą nam drugiego gola strzelić. A tego bym nie chciał. Nie! Kurde, nie róbcie mi tego. No kurde, Neuer.
dupę ratujesz. Tylko teraz jest remis, a ja nie chcę jednego punktu, ja chcę 3 punkty. Jak i tak w sumie uniknę linii spadkowej, ale kurde, no nie. Nie, 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 nie. Dobra, jedziesz, cross. Kurde, może chociaż ty dobrze zrobisz tutaj, w tej sytuacji, kiedy jest remis. O to chodziło! Dobrze przytomnie. Aj, dobra. O, jak Miller, ładnie, ale niestety jego bramkarz znowu to obronił. I uważać. I wciąż mamy remis. On tu chce zrobić jakieś podanie. Dobra, chyba już coś kombinuje. Czy to wykorzysta? Dobrze, Neuer. Kurde, dobrze teraz grasz. Bardzo. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla kogo. Oj, Götze na Götzego. Nawet śmiesznie trochę to wydaje się być. No, ale Götze walczy o tą piłkę, to widać. No i Szczur też dzisiaj chyba nie chce pracować. A ostatnio nam pokazał, może nie ostatnio, ale tam dwa mecze temu. Który? No aha, ten Götze faulował, ja nie mogę. Zryte. No i będzie remis. Ja coś czuję, że będzie remis. Dobrze, Neuer, kurde. Ja po prostu nie wierzę, że on to wychwycił. Bo jakby mógł, to by już to puścił w sumie. No i Cavani jego spudłował. Co się gniewasz? Nie wygrasz. Jeszcze możemy my to wygrać. O kurde. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Ta bramka dałaby im zwycięstwo. No ale nie dała im. Na szczęście. Poniosło go chyba trochę w tej sytuacji. Dobra, biegnij, Miller! No kurde, już stracił piłkę, no nie, no. Piłki nie miał przez mniej niż 3 sekundy i ją stracił. Dobra, bierz tą piłkę, jeszcze jest szansa, trzeba w to uwierzyć. I czemu tej piłki nie wziąłeś? Co za imbecyl. Dobra. Schürrle. Coś tu kombinuje, no, podał przeciwnikowi. Cross! No nie, no i znowu podał przeciwnikowi. Kurde! Weźcie tą piłkę, wykopcie. Wykop to. Dobrze. No i kurde, będzie remis. Dupa. Chyba że jeszcze coś wykombinujemy. Sam. Ostatnia akcja. Dobrze. Blisko już do bramki. To jest tylko jeden strzał i Miller wygrywa dla nas mecz w 90 minucie drugą główeczką. Robota zatańcz i wygrywamy mecza. Jest! 3 punkty, ledwie. Ten gol, którego oglądamy właśnie w powtórce, może dać... Miller, zajebisty jesteś. A, jeszcze faulowałem. Co za gnój. Götze, co robisz? I uważać, bo teraz chce nam chyba z wolnego strzelić. Takie mam wrażenie. Najprawdopodobniej zwyciężą to spotkanie. Gwizd, zdajesz sędzia już. Wywalczyliśmy wygraną 3 punkty, więc kurde, dawać nam te 3 punkty. Trzeba było strzelać zdecydowanie pewniej. Dobrze, tutaj, może jeszcze raz. Może jeszcze raz. A, dobra, podanie z góry nie wyszło. LOL! O, sam? Kurde, nie wyszło. Sorry za ten mój śmiech, ale no, ja myślałem, że on to... Dobra, przepuści. 2-1, wygrywamy mecza. Miller oczywiście znowu z główeczek dał nam zwycięstwo, ale jest. Ocena 8-8, Neuer 8-6. No, Götze coś słabo. I Szczur, kurde, słabo. No nie wiem, co z nimi. Ale dobra, mamy te 3 punkty i omijamy linię spadkową. Z tym, że jeszcze mamy 2 mecze i szansę na awans. Zobaczymy, czy zdobędziemy przynajmniej 4 punkty. Czy będzie jedna wygrana, jeden remis, czy zostaniemy w lidze 7. Bo teraz już ominęliśmy linię spadkową, więc nie mamy się czego obawiać, że spadniemy do ligi 8. Więc spokojnie, spokojna rozczochrana. Ja przynajmniej jestem zadowolony, że ten mecz jest udany w miarę możliwości. Fajnie. Wszystko fajnie. O, coś mi się sprzedało. Pewnie jakaś kartka kontraktu. No przynajmniej jedna, ale mi się sprzedała. Tak, próbuję tych dziwaków
sprzedać. Tego Totsa za Chiny nie sprzedam za taką cenę. Dlatego najpewniej zostanie u mnie. Być może go kiedyś wykorzystam. Nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, Miller, oczywiście dostajesz boosta, bo ty kurde wiesz co robić. Ty potrafisz najlepiej. No i masz te główki, kurde, ciesz się, żebyś kurde nam więcej takich główek strzelał, Miller, bo ta ostatnia główka była piękna i dała nam ewidentne zwycięstwo nad przeciwnikiem. Neuer oczywiście też ma tutaj coś, jakąś karmę. Co by tu dać mu? No, dajmy mu Robinsonadę, bo mu jeszcze nie dawałem. Może będzie parował wszystko, zobaczymy w następnym meczu w sumie. To wszystko będzie tylko od niego zależeć. Okej. No Getze coś tutaj robił w sumie. Chciał robić. No Kroos tutaj dzisiaj trochę faulował i no ja mu nic nie dam. Gindogan, no co jeszcze, no. No dobra, to w sumie chyba tyle, nie będę więcej dawał boostów. O, znowu coś chyba się sprzedało, nie? Kurde, fajnie. Cieszę się. Dobra. Super. No to ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał odcinek, bo ten akurat wrzucę w poniedziałek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo. Do następnego meczu. Przedostatniego w lidze siódmej i miejmy nadzieję, że przynajmniej zdobędę awans do ligi szóstej, o który tak ciężko walczę. Trzymajcie się, na razie, yo!